Dlaczego zdecydowałaś się przyjść na to wydarzenie? No, ponieważ nie mam jeszcze wybranego liceum i chciałabym się na jakieś zdecydować. Pomysł wziął się stąd, że byłem w zeszłym roku na tym spotkaniu i wyszło tak super świetnie. Dowiedziałem się tylu fajnych rzeczy o liceach, które i całe spotkanie pomogło mi w wyborze szkoły, więc stwierdziłem, że w tym roku ja się tym zajmę. Przyszliśmy dlatego, że jesteśmy bardzo niezdecydowani, jeśli chodzi o wybór szkoły, więc no, to jest dobra okazja, żeby się czegoś dowiedzieć. I też na dniach otwartych często jest taka presja ze strony nauczycieli, żeby mówić jakieś same dobre rzeczy. Tak, nie możecie naprawdę się dowiedzieć, jak to wygląda. A tutaj akurat ludzie no, po prostu są bardziej szczerzy. Przyszłam tutaj, żeby zapytać się licealistów z dwójki, jak tam jest atmosfera i czy trudno się dostać. Ale też poznałam nowe licea. W sensie słyszałam o nich, ale więcej się dowiedziałam. Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej o tych szkołach, o wycieczkach, o klasach, o punktach, wszystkim w sumie. Czyli w sumie interesuje cię zarówno część taka rekreacyjna szkoły, czyli tam znajomi, atmosfera i też edukacja. Chciałam poznać uczniów tej szkoły i się dowiedzieć od tej strony bardziej takiej uczniowskiej, jak jest w tych szkołach głównie atmosfera, jaka jest i czy jest faktycznie tak, jak opisują to strony internetowe. Warto znać tych kolejkach, bo to chyba jedyna szansa, żeby się dowiedzieć tak przed dostaniem się do szkoły, jakie warunki są w tej szkole. Jakie są twoje wrażenia z tego, jakie dostałaś informacje? Bardzo pozytywne. Uczniowie są bardzo pozytywnie nastawieni, chętnie udzielają odpowiedzi na różne pytania, bo niektóre są też takie trudne. Nie wiem, jak się zapytasz, czy w szkole się czujecie dobrze, czy jest dobra atmosfera. Nie każdy potrafi szczerze odpowiedzieć. Ja myślę, że oni bardzo szczerze odpowiadali na takie pytania. Cel tego spotkania jest taki, żeby przyszli licealiści, wybrali dobrze, mogli posłuchać opinii. Najprawdopodobniej w Poniatowskim bardzo, że tak powiem, podkreślili to, jaka jest atmosfera, że jest bardzo dobra, że wszyscy jakby nawet między klasami się znają. Czyli tak rodzinnie, tak fajnie. Tak, i również też jakby rozwiali wiele takich mitów, które krążą w internecie, na forach, które są dosyć często a propos tych wyższych szkół negatywne. Zdecydowałam się reprezentować Frycza, ponieważ uważam, że zasługuje na dużo większy rozgłos i mało kto słyszał o Fryczu i wiedział, że w ogóle jest taka szkoła, a uważam, że jest to cudowna szkoła i że zasługuje na dużo więcej niż ma. Spotkanie z licealistą to jest wydarzenie dla każdego gimnazjalisty, który szuka szkoły. Mamy tutaj, to nie jest opinia od jakiejś rady dydaktycznej, od dyrektora czy nauczycieli, tylko to są uczniowie, którzy mówią to, co myślą. To jest to, co w szkole jest prawdziwe. To jest to, czego ludzie szukają.